wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowego daily vloga. Jakoś mi tak dzisiaj naszło, że wstałam i stwierdziłam, hej, nagram daily vloga. Wiem, że dawno takiego daily vloga nie było, już w sumie chyba od vlogtobrów, a więc mam nadzieję, że się cieszycie, umila Wam to Waszą sobotę. Tak, sobotę. Pranie mam z tyłu do poskładania, ale przebrałam się w strój i zabieram się najpierw za ćwiczenia, a potem sobie w ciągu dnia będę składała to pranko. Po sporcie śniadanie, raczej zawsze robię sobie koktajl, ale dzisiaj miałam serek wiejski, a więc mam tutaj pod spodem cały serek wiejski, banan i z boku troszkę masła orzechowego, pychotka. I dzisiaj z rana zabieram się za montaż. Więc mamy godzinkę 10:30, jak już widzieliście, jestem po sporcie, po śniadaniu, zmontowałam filmik, już się renderuje, a więc bardzo, bardzo dzisiaj, że tak powiem, pracowicie, ale lubię takie produktywne poranki i muszę Wam powiedzieć, że jak zrobię ten sport rano, to już w mojej głowie siedzi taka myśl, hej, już nawet jak nie zrobisz nic produktywnego przez cały dzień, to chociaż zrobiłaś ten sport, a więc jest naprawdę okej, ale mimo wszystko zawsze więcej robię jeszcze jakieś inne produktywne rzeczy. No i muszę Wam powiedzieć, że tym vlogiem, tak w sumie zdałam sobie sprawę, że zbliżamy się bardzo, bardzo do vlogmasa, bo dzisiaj mamy 12, a więc tak naprawdę mało zostało. Mało, mało, mało zostało. Zrobiłam sobie ciepłą kawkę, zasłużyłam po tym porannym treningu i zaraz będę uciekała pod prysznic, ale chciałam Wam pokazać nową rzecz, jaką mamy w salonie. I muszę Wam powiedzieć, że to jest taka historia tej półki wczoraj, że szok. Już Wam mówię. Bardzo zależało mi, żeby mieć półkę nad telewizorem, żebyśmy mogli przeciągnąć wszystkie kable za telewizorem i żeby móc położyć tutaj Nintendo, PlayStation i po prostu inne sprawy. Zdecydowaliśmy się, że nie chcemy mieć mebla pod telewizorem, dlatego że po prostu tutaj naprawdę to przejście nie jest duże i ten mebelek chyba nie zdałby do końca egzaminu. No może go kupimy, ale tutaj naprawdę ten salonik jest malutki, on jest wąziutki, a więc wiecie, z tym meblem nie wyglądałoby to za dobrze. Stawialiśmy taki inny stary mebelek, który kiedyś mieliśmy i naprawdę każdy jak przechodził, to za każdym razem po prostu się w ten mebel uderzył, a więc no musiał być to mikroskopijny mebel, co nie miałoby sensu. A więc zdecydowaliśmy się, że będziemy bawić się na wysokości, a więc zrobimy po prostu półkę nad. No i ta półka miała być dłuższa. Ja mówiłam Lorą dokładnie, jak chcę, żeby to wyglądało. No i on wczoraj mi zrobił tą półkę. Ja myślałam, że się popłaczę przez tą półkę. Taka niby głupota, ale po prostu teraz się już niby przyzwyczajam powoli. Ale powiem Wam, jak chciałam, żeby to wyglądało, a jak wygląda. Tutaj jest nasz telewizor i oczywiście jeszcze tutaj są te kable. Tych kabli tutaj nie będzie, bo w ogóle nasze boksy, jak wiecie, są tam, a potem wszystkie będą tutaj, na tej półeczce. No i właśnie, czy widzicie ten sam problem, co ja widzę, czy tylko ja jestem taka szurnięta, że ta półka powinna być dłuższa, o, żeby te małe rzeczy były tutaj, bo Lola mówi, będzie dobra, będzie dobra. Okazało się, że nasz telewizor jest za duży i ja bym chciała, żeby, wiecie, telewizor dochodził tak dotąd, a niestety zachodzi na to, ale wiecie co? Wczoraj kazałam mu odkręcać tę półkę. Powiedziałam, że w ogóle nie chcę na nią patrzeć, że mają odkręcić. Dzisiaj już się trochę uspokoiłam i stwierdziłam, że chyba trochę przesadziłam i że ta półka może nie jest tak
zła, jak mi się wydaje. Bo mi w ogóle takie półki nad telewizorem się bardzo podobają. No właśnie. Tylo mi zawsze powtarza, że normalnie życie to nie jest Instagram. I naprawdę ciężko było mu, bo szukał tej półki długiej, żeby ta półka miała 1,40 m przynajmniej. Ta ma 1,20 m, ale takiej półki nigdzie nie było. Wczoraj jak mu to powiedziałam, no to siedział we wszystkich stronach internetowych, żeby znaleźć taką długą półkę. I jak były, to były tak kosmicznie drogie, nie wiem, 100 euro za półkę, a ta kosztowała naprawdę grosze, bo ja chciałam właśnie, żeby ona była taka drewniana, takie drewno, zwykłe drewno, niepomalowane bez niczego, po prostu taka spokojna, jasna półeczka. I nie wiem, z jednej strony się cieszę, bo w końcu będę mogła, wiecie, sobie tam postawić kwiatka, będę miała te boksy i tak dalej, a z drugiej strony, no nie jest to tak, jak chciałam. Dajcie mi znać, czy wy też tak macie, że jak wyobraźcie sobie coś w głowie i widzicie, że w efekcie końcowym to nie wygląda tak, jak chciałyście, no, sama nie wiem. Czy kazać mu odkręcać tą półkę i szukać dłuższej i łatać te dziury, czy tak to zostawić? It's so well needed. Life will take care of the rest. Biking alone in the sunset, through the canals, all the mindset I needed. Mam przepyszne świeże bagietki. Wyskoczyłam dosłownie na chwilkę do piekarni, dlatego że mam zupę, która mi została, a więc zjemy ją dzisiaj z Leon w południe. Ale czym byłaby zupa bez świeżej bagietki? Wyciągnęłam listy ze skrzynki i dostałam, słuchajcie, bardzo fajne zaproszenie, bardzo fajne, znaczy uważam, że to jest niesamowite, że służba zdrowia myśli o czymś takim i wysyła coś takiego, a więc dostałam zaproszenie, że w tam takich różnych dniach, które są tutaj podane, że mogę przyjść na badanie dépistage du cancer du col de l'utérus, czyli na badanie wykrywające raka szyjki macicy i mam tutaj numer telefonu, mogę się umówić i tak dalej, a więc naprawdę super, że pamiętają. Jak nawet ktoś jest zabiegany i nie pamięta o takich rzeczach, to służba zdrowia wam tutaj będzie przypominała, że nie robiłyście na przykład, albo nawet jak robiłyście, to oni chyba wysyłają to wszystkim i żeby po prostu zrobić. Macie oczywiście tutaj taką fajną etykietkę, która wam wszystko tłumaczy, że od 25 roku życia powinnyśmy robić ten test co 3 lata. Dlaczego od 25 roku życia i tak dalej, a więc wszystko tutaj macie pięknie. Wybiorę się, myślę, że się na pewno wybiorę. Ja już wam kiedyś na ten temat mówiłam i ja uważam, że to są rzeczy, z którymi nie ma co żartować, nie ma co przekładać, nie ma co, a nie chce mi się, mam coś innego do roboty, poprzeglądam sobie TikToka albo nie wiem, pójdę na kawę z koleżanką. A to jest naprawdę, jak widzicie, co 3 lata od 25 roku życia, więc dziewczyny, jeśli skończyłyście 25 lat, tak jak ja, i jeszcze nie robiłyście właśnie tego badania na raka szyjki macicy, to zróbcie. Ja też zrobię. Mało ciebie tutaj, Rory. Nigdy cię na vlogach dużo nie ma, ale to dlatego, że ty albo śpisz, albo uciekasz. Tak? Niusia! O, kijak cię wystraszył. Chodź. Rory! Gdzie jesteś? Rory! Ale w ogóle nasza Rory to z reguły jest taki strachliwy kot. W sensie, ona lubi się przytulać i tak dalej, ale ona lubi też mieć bardzo, bardzo swój spokój. To nie jest też taki kot, który siedzi na was cały czas, tylko trzeba po nią iść. Ona na razie jeszcze taka jest, tak naprawdę nie jest z nami długo, bo jest z nami co 3 miesiące, a początki były, o Boże, tragiczne, początki były tak ciężkie dla nas wszystkich, dla niej, dla nas, no, że cieszę się, że teraz mimo wszystko jest dużo, dużo lepiej. To, jak ona zrobiła progres przez te 3 miesiące, to jest szok i mamy wrażenie, że codziennie tego progresu jest coraz, coraz więcej, bo kiedyś na przykład, jeszcze miesiąc temu, tak nie podchodziła do Melisy sama z siebie. Wiecie, jak Melisa podeszła, to było ok, ale sama z siebie, żeby do niej podeszła, nie ma opcji. A dzisiaj rano widzę, że ona sobie podchodzi do Melisy i jak dawała mi jeść, to ona się tam przytula z jej Melisy, a tak co? No, ale potrzebuję jeszcze spokoju. Ona nie lubi, jak głośno się mówi, w ogóle jak jest głośno, ona lubi ciszę. To jest taki kot, który lubi ciszę. Smacznego! Mój narzeczony pojechał do pracy, a ja właśnie wyciągnęłam sobie tutaj kilka takich świątecznych rzeczy, bo chciałabym sobie stworzyć jakąś tutaj fajną kompozycję, bo będę nagrywała Insta Stories do współpracy, a więc stwierdziłam, że musi być już fajnie, jakoś świątecznie i zabieram się za to. Rory, ja tu pracuję. Nie gryź mi tych lampek.
Nie, nie gryziemy lampek. Nie wolno. Bye bye. Dobra, to co miałam popracować, znaczy to co miałam popracować, nagrałam wszystko, muszę ogarnąć jeszcze, czy te Insta Stories pięknie wyszły, czy jestem w 100% zadowolona, żeby firma również była w 100% zadowolona, to jest najważniejsze i żeby klient, czyli wy, żebyście byli zadowoleni. Wizualnie moim zdaniem przepięknie to wszystko tutaj wyszło. Odłączam te lampeczki i muszę powiedzieć, że tak bardzo nie chcę ich chować i chyba już nie będę ich chować, tylko sobie tutaj położę w koszyczku i tak już od przyszłego tygodnia, od poniedziałku zaczynam wszystko ozdabiać, a więc raczej ozdabienie vlog w domu nie będzie we vlogmasach, tylko będę nagrywać to wcześniej i po prostu dodam Wam to może 1 grudnia albo pod koniec listopada, dlatego że ja do vlogmasa nie będę czekać z ozdabianiem domu. Ja tak tego potrzebuję wewnętrznie, przez to wszystko co się dzieje, że sobie nawet nie wyobrażacie jak ja potrzebuję tych świecących lampeczek, tych bombeczek, tych kiczowatych łańcuchów. Naprawdę tego potrzebuję, a więc ogarniam jak mi to wszystko wyszło, żeby to wysłać. Obczaję też film, który rano dodałam, jak tam komentarze i tak dalej. I miałam dzisiaj na chwilkę wychodzić z domu, ale powiem Wam, że czas tak szybko leci, że nie wiem czy z tego domu wyjdę czy nie wyjdę. Byłam tylko po chleb dzisiaj, a więc jeśli nie wyjdę, bo miałam jechać po spray, bo wiecie, boję się, że mi zamkną jeszcze więcej działów w sklepach i tego sprayu nie kupię, a tak mi zależy, żeby malutka dostała tą kuchnię taką przerobioną, ładną. No ale poczekam, bo myślę, że za 2-3 dni powinnam zrobić jakieś takie zakupy spożywcze, a więc może poczekam i zrobię to za jednym razem. Już jak będę wychodziła, to podjadę do innego sklepu po spray. No bo sprayu nie kupię w spożywczaku. No, ale wtedy za jednym wyjściem. I tak. No to co, zapraszam Was serdecznie na Gotuj ze mną, Gotuj z Julką. Boże, to są chyba Wasze ulubione filmy i jak gotuję, piekę, czy co robię cokolwiek, to bardzo, bardzo to lubicie. A ja nie wiem, mam chyba jakieś takie zawsze myśli, że hej, przecież Ty nie umiesz gotować, hej, przecież nie robisz nic ekscytującego, hej, przecież to może wcale nie będzie dobre i nie wiem, ale teraz stwierdziłam, że hej, znowu hej, czemu mówię tyle razy hej, będę robiła kolację, mamy dopiero godzinkę 15, ale chcę to zrobić zanim pójdę po dzieci, żeby potem już być wolna. Wykorzystuję to, że pracuję w domu i że mogę zrobić tę kolację wcześniej, a więc wtedy jak idę po dzieci, to już mam tylko taki czas typowo dla dzieci, już się nie krzątam wtedy tej kuchni, zdarza mi się, że tam czasem jeszcze gotuję jak oni są, ale to jest bardzo, bardzo rzadko, bo taki system wolę, czyli tak intensywnie w sumie pracuję do 15, a od 15 to już jest takie ogarnianie, bo wiem, że zaraz będę tam po nich wychodziła, w międzyczasie właśnie gotuję, dzisiaj już jest czyściutko, bo była pani, a my więc na dole mamy bardzo, bardzo czysto. I tak, zabieram się za gotowanie i zrobię ryż, ale roszczę sobie później ugotuję, zrobię tylko na razie to, co będzie do ryżu, czyli por z ciecierzycą i z papryką. Sama nie wiedziałam, że można zrobić taki miks, ale znalazłam przepis na internecie, który wygląda mega, mega smacznie, więc tak też zrobimy. Zaczynamy. Idę po dzieciaczki, dobra? A ty nie rozrabiaj, nie rozwal żadnych kwiatów, dobra? Bye, bye!
gotowa i idę na spacerek, dlatego że mamy przepiękne słoneczko, jest cieplutko. Nawet dzisiaj Alex od rana poszedł w adidasach, bo muszę wam powiedzieć, że cieplutko, bardzo ja mam tą koszulę i muszę wam powiedzieć, że to są fajnie przemyślane zakupy. Na tą koszulę czekajcie, bo nie mogę oddychać, a nikogo tu nie ma. Okej, okay. Na tą koszulę tak się długo zbierałam i czekałam na nią, bo nie było jej w ogóle dostępnej cały czas i ten, wiecie, wrzuciłam ją sobie w przypomnienia i jak tylko się pojawiła, to ją kupiłam i noszę ją dzień w dzień, po prostu dzień w dzień, a więc jak to się mówi, jeden dobry zakup, przemyślany, wyczekiwany i jednak lepszy niż jakiś taki impulsyjny. Już takich zakupów staram się nie robić, dużo mniej kupuję niż kupowałam kiedyś. Właśnie dostałam dużo wiadomości pod moim filmem z sprzątaniem szafy. Boże, ile ty masz ubrań. Wiecie, że jakie te ubrania są stare. Większość z tych ubrań to ja kupiłam jeszcze przed ciążą z Melisą. No dobra, to może nie są stare ubrania kupione przed ciążą z Melisą, ale to były takie ubrania kupowane jeszcze wtedy impulsyjnie. Tak wiecie, o ładne jest, to sobie kupię. No i ja niektórych z tych ubrań nie noszę. Powoli staram się je odkładać na bok i właśnie zamieniać takimi ubraniami, które lubię nosić i które noszę cały czas. A więc w sumie ta koszula, muszę wam powiedzieć, że fajnie, naprawdę fajnie się sprawuje do jeansów. Myślałam, że ktoś tam zrobicie. Do jeansów, do czegokolwiek. Myślę, że do jakiejś czarnej sukienki też by fajnie wyglądała. Do tego właśnie jakieś dłuższe botki. Ekstra, jest cieplutka. Jedynym minusem tej koszuli jest to. Widzicie? Ja ją naprawdę noszę dzień w dzień od chyba miesiąca i niestety takie kuleczki mi się tutaj otworzyły. Nie tutaj, na tej zewnętrznej stronie nie, ale tutaj troszkę tak, a więc muszę sobie po prostu te kuleczki poobcinać. To nie jest jakieś takie mega widoczne, ale mi przeszkadza. Salut, Alex. Taïkwa pour la poésie, Alex. Très bien. Très bien. Chodź, idziemy po Melisę. Idziemy po Melisę. Wróciliśmy do domu. Melisa już biega oczywiście z moimi kartami. Brawo, chciał się pochwalić Alex. Za poezję dostał bardzo dobrze. Alex ma w ogóle same bardzo, bardzo dobrze. Słuchasz sobie muzyki? Tylko to trzeba ściszyć trochę, Dajniusia. Będzie tak pozwana mnie czasami słuchać, bo ona i tak tego większość czasu nie wkłada do ucha, tylko tak przykłada leciutko. Co? Tu masz drugą skławeczkę. Proszę. Nie? Tak? Tu się, ma się świecić telefon? Proszę, tu są słuchaweczki, zobacz. Co to miało być, Niusia? Nie wolno, chcesz go włożyć, ale nie wolno rzucać. Godzinka 17:46 i ja właśnie gotowałam ryż i powiem wam, że ryż to jest coś, czego nienawidzę gotować, dlatego że albo jest przytwardy i muszę go jeszcze dogotowywać, albo wchodzi mi taka ciapka. A więc nie wiem dlaczego, nigdy nie umiem dogotować ryżu, bo nam stać nad tym ryżem i chyba go cały czas mieszać. No, dzisiaj jest nawet okej, okay, ale troszkę... Co się stało? Co się... Kto jest tutaj? Nie, Rory tu nie ma, a ty nie ruszaj jej jedzonka. Nie, to jest jedzonko Rory, jak przyjdzie to zje. Wody jej też nie wlewaj. Tu jest woda. Dolewasz jej wody, bo ma za mało? No dobrze. Daj. Jeszcze? Jeszcze? Jeszcze chcesz? Ale tylko troszeczkę. To tobie czy kotu to? Nie za znowu podgrzewała to jedzonko, bo u nas dzieci jedzą bardzo, bardzo wcześnie, ja bym powiedziała. W sensie 18:30 to Melisa już jest najczęściej po kolacji, bo ona lubi sobie wypić jeszcze mleko do spania, a więc zawsze kolacyjkę je wcześniej. Tak? 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 Upsy, tu lasek mamusi. No chodź, no chodź, no chodź. Zaraz tatulek przyjedzie. Zaraz tatulek przyjedzie. Tak? I o 18:00 dzisiaj też będziemy mieli pierwszego premiera, premier ministra. Pierwszego ministra? Premiera. Premiera, to się chyba mówi premiera, tak? Który będzie mówił, co tam w ogóle u nas będzie słychać w przyszłych tygodniach. Już papulek zaraz będzie też, wiesz? Czekaj, czemu? Nie ma jeszcze, ale zaraz będzie, zaraz będzie. Tym razem jak przychodzę na górę, żeby iść spać, to zobaczcie, kto tu jest. No co ty tu robisz? Co
ty tu robisz w moim łóżku? Jak ja chcę iść spać? No. Co ty tu robisz? Idziemy spać. Tak. Zanim mieliśmy kota, to sobie mówiliśmy, że nie będzie spał już w łóżku. Nie ma opcji. A tak to wygląda w praktyce. No, that I-